Halo, siemano, z tej strony Klocki i zapraszam serdecznie do obejrzenia kolejnego filmu z serii Zagrajmy w Dead Island Definitive Edition. No i co, tutaj sobie skończyliśmy ostatnim razem. Mamy misję główną bułka z masłem i musimy znaleźć 3 konserwy. No i one będą gdzieś tutaj w barach, przynajmniej tak nam powiedział Simon, żeby szukać na plaży w barach, więc no tutaj jest plaża, tutaj są bary, myślę, że tam znajdziemy jakieś konserwy. Tylko jak stąd zejść? Muszę iść dookoła chyba, bo jak stąd bym spadł, to bym nie przeżył. O, mamy bryczkę, się kulniemy normalnie. Sobie zaznaczę przykładowo. A ta ulica nie... nie dojedziemy, bo ulica tędyk nie prowadzi. Najszybciej będzie... Ojojoj, wyłaj z auta. Ajajaj. Najszybciej będzie, jak tutaj gdzieś wyjdziemy bokiem i schodkami zejdziemy na dół. O. O właśnie. Ale krwi. Musiała być niezła rzeźnia. Przypomnę, jakie mamy bronie. Używam niebezpiecznego kija, który jest już ulepszony razy 3. Widzicie, na 6 poziom, w razie czego mam wiosło, beznadziejne. Właśnie, po co mi one? A idź, ty wiośle, ty. No i nie mam wiosła. Ale mam męczący kastet, który robi robotę. No i nóż. W to pole może sobie coś wrzucę jeszcze. Kurczaczki. No, wrzucimy coś. Mamy jakieś bronie. Coś ciekawego mamy. Mamy młotek. To też jest dobre. Mamy pistolet, ale jeszcze nie mogę go użyć, bo od 10 levelu my mamy 8. Dobra, to wrzucę ten młotek. Gdzie on był? O, poproszę młotek. Ale będziemy chodzić z niebezpiecznym kijem. Dawaj, kasiurę, tobie się już nie przyda. A mi owszem. Dobra, idziemy do baru. I to nie na drinka. Palemką. O, siemano! I w łeb! Idźcie w łeb! Aha! O, teraz przy barach więcej tych turboszów. Chcesz się bić? Może w nogę? Boli? O, w głowę. O! Ale wypadł. Jak krzyczy. Na 9 level, chłopak. No, siemano! Ale ten jak mnie dziabnął, to odleciałem na 5 metrów. No. Noga. Ale leci. Ewidentnie na mnie leci. O. A też. O, diabła mnie. Dobra, nie jest źle. No chodź. Boję się go trochę. Noga. Noga. Zauważyłem, że jak bije w nogę, to troszeczkę tak jakby traci równowagę chłopak. I wtedy można mu parę ciosów zadać. O kurde, ile ich tutaj jest? Specjalnie. Bo ta misja, ja wiecie, misja konserw. Specjalnie dorzucili mi w tą lokalizację, kurde, więcej turbotów. I na wyczerpaniu. Dobra, kij zużyliśmy. Pochodzę z motkiem. Dawać, kasiurkę, dawać. No wezmę tą pałkę w razie czego. Nie wiem, ile tu będzie wrogów. Siemano. Ole młoteczkiem. No bo ja też przypomnę. Ja mam postać, która używa właśnie tych broni obuchowych. I mam umiejętność rzuconą, że jak biję w głowę,
Tak. Ciężka ręka to 100. Nie, to nie było to. Nie no, ale że ogólnie ciężka ręka, że ogólnie broń obuchowa, czyli z młoteczkiem, tak mi się wydaje przynajmniej, jest to teraz bardziej efektowna i ma więcej obrażeń. Także taki młoteczek. O ty, robi robotę. Mimo że statystycznie pewnie jest słabszy. Tam minimalnie. Dobra, idziemy szukać konserwy. Dość tego pitolenia. Dobra, gdzie ta konserwa? O! A ty gdzie? Gdzie biegniesz? Oj, 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 do baru, do drineczka. Upadł. Nowy poziom. Zaraz wrzucimy co nieco punkcików. To tą konserwę znajdę. O, a mi się wiosło zaświeciło. O, jest konserwa. Konserwa. W budce ratownika. No słuchajcie, jak spotkam jakąś... O, dowód tożsamości. Jak spotkam jakąś budkę, to go spróbuję uratować. Oj, broń mi. Co tutaj? A, bo ja wbiłem level i mi ten. Mogę aż 5 broni mieć. I mi wrzuciło akurat pistolecik. Dobra, mamy jedną konserwę, to i tak mało. Sprawdźmy mapkę. Bo pójdę, może tam będzie drugi bar? Prawo. Oczywiście, że jest bar. To idziemy tam. No chodź, chodź, ale w niego wjadę. O, blisko był. I kolano. Przetrącone. Dajcie mi to. Ach, jeszcze ci głowę rozwalę. Czemu nie? Dawać. Mamy za dużo rzeczy, tak? Kurczaczki, to niepotrzebnie wziąłem co nieco. Ekwipuneczek. No i tak o, rura. Out. Rurka, też out. Kastet jest fajny. Ten nóż już jest zużyty. Ten zostawię. Sporo rzeczy mam. W ogóle ekwipunek. Ja bym jakoś powiększył ten ekwipunek. Umiejętność. Jest tu gdzieś jakaś taka... O, plecak. Zwiększa liczbę miejsc w ekwipunku. O właśnie, no i o to mi chodziło. Chciałem, mam. Oczywiście, że to wybieram. O dwa miejsca, oczywiście. I teraz mój ekwipunek ma 14. To mi się podoba. Dobra. Myślę, że tu też znajdę konserwę. Czuję ją. Co to? Nie no, teraz nie będę brał glazurki. Drzwi zamknięte. To tu nie ma jak wejść? To ten budyneczek tak stoi, żeby stać tutaj? Bez możliwości wejścia do niego? Kurczaczki, na to wygląda. Tu jest tylko grazurka. A jak... Nie, no nie chce mi. Let's open this up. Dostałem kij baseballowy przynajmniej. Niesłaby. No dobra, Wolf, wyskoczyłem. No to idziemy do następnego baru. Który jest... Tu! Mam tylko jedną konserwę. To za mało. Dobra, biegnę tam. Tam już widzę ten bar. Ale tu też jest bar. A, no ja, bo ja w nim byłem. Cholerka. Muszę odpocząć. Tam jakiś zombiak zaskoczy, a ja będę zdychał. Nie fart. Oh, what the fuck? O. On tak krzyczy. Ktoś zobaczył? Jeszcze muszę zwrócić uwagę, czy znajdę gdzieś budkę ratownika.
ale nigdzie jej nie widzę w sumie. Dobra, oby tu były dwie konserwy. Siemano. Boom. Ale dostała. W baniak. O, ty jesteś silny. To noga. O ty chamie. Ale cię teraz. Ale dostał. O kurczaczki. No dobra. Runda druga. Dobra. No to użyjemy sobie. Chodź. Runda trzecia. No i go nie ma. Kastet też jest dobry. Bardzo szybko niszczą się te bronie. Chodźcie, chodźcie. Ale poleciałem. To było dobre. Tak naraz. Szukamy konserwy w barze. Idziemy na drineczka. Coś słyszę, trupa. Siemano. Kurczaczki. Dało mi się jakieś życie. O, jest. Konserwa. Alkohol. Nie widzę, kurde, konserwy. To tylko jedna konserwa tu była? Muszę znaleźć chyba trzeci bar. Byłem w jednym, byłem w drugim. Gdzie może być trzeci? Gdzieś tutaj? Tak mi się wydaje. Bo tu taki już... Ta plaża się chyba tutaj kończy. Kurde, pobiegnę tam, no. Tutaj. No cóż, wyboru nie mam. O! Alkohol, myślę, że to konserwa. No dobra, to biegnę. Po drodze mam warsztat. Chyba sobie naprawię bronię. Bo ten niebezpieczny kij jest spoko. A, jeszcze sobie wrzucę szybciuśko. Zamiast tego, bo i tak nie mam amunicji. Gdzie ten kij baseballowy? O, tutaj jest. Kij baseballowy też nie jest zły. Może zaraz go jakoś ulepszymy? Warto mieć parę broni ulepszonych w sumie. One się bardzo szybko niszczą. Let's hope there's something useful. Tak, tak, tak. Pij, kolki, pij. Olej, dużo. Gdzie ten warsztat? Tutaj. Są dobre rzeczy, dobra. O, mamy 3000 gotówki. Bardzo dużo. Naprawimy tak, o, niebezpieczny kij. Naprawimy... O, kastet się szybko zepsuł. No, bo tam poleciałem. Młotek też był spoko, naprawię go. O, kastet, inny kastet, słabszy kastet. Troszkę słabszy. Ale dobra, naprawię go. Albo nie, szkoda. Wyrzucę go zaraz. Tu mam wszystko naprawione, ulepszamy. A co, mogę coś stworzyć? O, patrzcie, mogę stworzyć nowe rzeczy. Mogę stworzyć pochodnie. Zagwozdkę już robiłem i była średnia. Nawet średnia to jest zbyt duże powiedzenie. Rozpruwacz. Brzmi bardzo groźnie. Stworzymy rozpruwacza. A i tu są jego statystyki. A go się z kija baseballowego robi. O proszę, jakieś krwawienie i nie wiem co to jest. Chyba jak walę heada to 5% bardziej, większe obrażenia. Dobra, stworzymy rozpruwacza. Mamy rozpruwacza.
ja bym sobie od razu go ulepszył, gdzie on jest. A nie, to nie był rozpruwacz, zrobiłem krwawnika. Ulepszymy go. Nie można co? Ulepszyć uszkodzonych przedmiotów. No to dobra, gdzie ten krwawnik? Napraw. Muszę wszystko naprawić chyba. Jeżeli będę chciał to ulepszyć, to muszę. Kasteta nie ulepszam. O nie, 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 złociutki. Dobra. Mamy, teraz mogę ulepszać, więc krwawnik. Pierwszy poziom, drugi poziom i szósty poziom. No, no to mamy krwawnika. Mamy młotek i klucz. Może młotek sobie ulepszę? Bo to jest jednak broń obuchowa, nie? Dobra, straciłem już 2000 gotówki. Ulepszymy sobie jeszcze, co często używam. Niebezpieczny kij. No przecież. Mamy ulepszony niebezpieczny kij. Kastet jest w miarę dobrze ulepszony. I krwawnik i młotek stolarski. Na razie sobie tak zostawimy. Dobra, mamy dużo naprawione. A jeszcze sobie szybciutko, szybciutko. Co mam włożone? O, kolejny ten mam. Ten kastet włożę. Ten lepszy. A ten gorszy wyrzucę z pamięci. No i co? Co mogę założyć? Gdzie jest krwawnik? Tutaj, to jest krwawnik. Klucz. Klucz sobie założymy. No. I tutaj krwawnik trzeba, kurde, nosić. Ale mamy pałkę, patrzcie. O, z piłą. Ja mam pałkę z piłą. To mi się podoba. Kto chce sprawdzić, jak to? Ona? O kurde, obcięłem jej głowę. Jednym strzałem. No to teraz to się nie boję nikogo. Biegniemy, szukać konserw. Taka niby misja. Szukanie konserw, ale troszeczkę czasochłonna, troszeczkę dużo po... O, ale dostał. Troszeczkę dużo zombiaków. Ale mocno mnie męczy ta broń. Chciałem mu rękę. Zmęczony. Powiem wam, że ta broń jest rzeźnicka. Sami widzieliście, co ona potrafi. I patrzcie, ilu zabiłem zombiaków. I dopiero zniszczona w jakichś tam 15%. Super broń. Opłacało się zrobić krwawnika. O, tam łopata była. Dobra, ja baru nie widzę. Kurde. O, nie idzie za mną? Była jedna konserwa, tu druga. Dobra, biegnę wzdłuż plaży, może znajdę jakiś bar. O, co to było? Kurde, tu już nie ma barów, to już koniec plaży. O, o, o. Tam są bary. No to idziemy. Mam nadzieję, że to są bary. Diamentowa plaża. Ale polazłem daleko. Dobra. Biegnę dalej, co mi tam. Nowe tereny. Tutaj jeszcze nie byłem. Mam nadzieję, że tam będzie konserwa. Uff.
O, dowód tożsamości. Dużo alkoholu. Tak to jest. Jak się pije dużo alkoholu, to się później gubi dowód tożsamości. Kurde, daleko to jakiś bar. Halo? Słyszę, ale nie widzę. O, jesteś. Nogę ci łutnę. O, no i uciąłem. Dużo trupów. Na razie uciekam. Szukam baru. O, tam jakieś są. Tu też chyba. Tam będzie bar. Chyba widzę bar. Ale oberwał. Jak dla mnie to wygląda jak bar. Zaraz się przekonamy. Oczywiście, to jest bar. Ale mnie dziabnął. Ale mnie dziabnął. Dobra, dawać mi konserwę. Jest konserwa. Mamy trzy konserwy. Tyle, ile miałem mieć. Dobra, możemy wrócić. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Ale polazłem. Ale polazłem. Dobra, można już wrócić. Wrócimy sobie chyba ulicą. Pójdę do ulicy. Może będzie samochodzik, to podjedziemy. Jak będzie szybciej. No to pędzimy. Naprawdę świetnie jest ta gra zrobiona. Bardzo mi się podoba. O, trochę. O, wow, wow. Co to za okrzyk? A ty co? Przepraszam, którędy do ulicy? Oj, nie będę teraz z wami się bił. O, są schody. Muszę iść konserwy zanieść. One mają termin ważności. Nie mogę sobie tak z nimi łazić. Dzielnica Srebrnych Domków. Chyba tu już byłem, coś kojarzę. Jakąś misję tu robiliśmy, poboczną. A może nawet i niepoboczną? O, trochę kolki. Czy to auto jest sprawne? Nie, to auto na pewno nie jest sprawne. O, ty gdzie mnie tutaj... I noga. Odcięcie. Poluje na nogi. Jakiś samochodzik gdzieś tutaj? Tutaj mamy, czyli... Gdzieś tam? Ojoj, dobra, to idę z buta. O kurde. Ale wariat. Oj. Oberwał w pysia. Zapomniałem, że mam... O właśnie. Nogę. O, pod auto ją wkopałem. A ty skąd się tu? Wow, wow, wow. Ilu was tutaj? Ale rzeźnie zrobiłem. Nie wiem, czy to widzicie, ale... Dużo krwi. Brutalne to było. Zawsze jakieś doświadczonko wpadnie. Te auta tutaj wszystkie rozwalone. Jak będę teraz tam u Simona z tą misją, to naprawię od razu sobie tą broń. Bo już jest przy końcu. A no kurczaczki robi robotę. Otwierać mi. Simon. To ja. Jako to był warsztat pod schodami. Naprawiamy to. Napraw.
krwawnik. 438, to jest kurde zdzierstwo. Ja wiem, że inflacja i te sprawy, ale bez przesady. Drogie rzeczy. Dobra, gdzie ten Simon? On był u góry chyba. Gdzie ten Simexon? Tutaj pewnie. Mam konserwy. How's the search going, mate? That's all there was? Oh, bloody hell, that won't do. We need to find more. Co? There are two petrol stations in the area, right? One by the lighthouse and one by the tunnel to the city. There might be some food and drinks there. I need you to go and bring everything you can find. No dobra, Simon, dla ciebie. I'm up for it. You might need a car to get it all back. Look for one at the station. Na szaberek. Sprawdźmy, gdzie to nam pokazuje. Tu mamy jedna. A gdzie druga? Przeszukaj dwie stacje benzynowe i przynieś dwa kartony z sokiem. Dwie stacje benzynowe. A tu jest zaznaczona tylko jedna? Tutaj jakby są dwie koło siebie? Czy po prostu pierw muszę zrobić tą i później się pokaże mi nowe? No nie wiem, zobaczymy. Biorę auto i jadę. Tu mamy auto pod domem. Znaczy pod domem. Pod tym naszym schronem. O właśnie. To zawsze będzie szybciej. Jedziemy na szaberek. Wykręcę? Wykręciłem. Kurde, czułem się przez chwilę, jakbym busa jakiegoś prowadził. Dobra, pędzimy. Tak się kończy pędzenie. Jakieś trupy do przejechania? Coś tego? O, jest. Pyk. O, nie trafiłem. O, pięknie. 18 punktów doświadczenia. I tutaj 37, 20 i 17. I bum, bum. Świetnie. Dobra, jesteśmy na stacji. O, wyjdę sobie tutaj. No chodźcie. Dobrze, że naprawiłem tą broń. To jest moja ulubiona broń na razie. Benzynki nie potrzebuję. Siódmy level ma. No to kop. No dobra. Mieliśmy tu znaleźć coś do jedzenia. Jakieś kartony z jedzeniem, coś, tak? O, nogi mu obcięłem. Niechcący, nie chciałem. Co my tu mamy? O, czy to było 757 w kasie było? To jest duża gotówka. O, są soki. Je, czekajcie, bo tu konserwa jeszcze jest. Mogę do bagażnika je położyć? Mam nadzieję, przecież ja nie mogę szybciej iść nawet z tymi sokami. Mogę. No to pyk. Karton soków jest. Co ja miałem przynieść? Dwa kartony chyba, nie? Przeszukaj dwie stacje benzynowe i przynieś dwa kartony z sokiem. Dobra, tutaj jest jedna stacja benzynowa. Ciekawe, gdzie jest druga. Czy mi się teraz jakby pokazała? Tak, patrzcie. O kurde, to chyba tutaj. Kawał drogi. Dobra, przeszukam sobie tą stację do końca. I zaznaczę tutaj. To mnie poprowadzi jakąś drogą. Mamy auto. Może nie będzie tak źle. Dobra, tu jeszcze coś jest. Dowód tożsamości.
No i konserwa. Alkohol. It don't pass up anything useful. Tu już nic nie widzę. Tu byliśmy, to była jedna z misji, pamiętam. Pamiętam. Dobra, jedziemy. W sumie muszę tam jechać autem, no bo jak ja bym z tymi dwoma kartonami soków miał sobie poradzić? No to jedziemy. Bum. Bum, bum. Oj, 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 żebym nie rozwalił tylko auta. Oj, jedziemy, dobra. Żebym mojej bryczki nie rozwalił. Muszę w zakrętach troszeczkę rozsądniej podchodzić do tego. Co to przycina coś jak jadę autem? Już chyba z trzeci raz. O! Help chcesz? No to dobra, pomogę ci. Jestem dobrym człowiekiem. We were driving to the lifeguard tower when something jumped in front of the car. John lost control and we crashed. He's still there, trapped inside the car. You have to help me get him out, please. Wydostań męża Laurie z wraku samochodu. Ciekawe, czy to nie jest jakaś podpucha. Oh, thank you. Quickly, over here. No dobra, autko sobie stoi. Nikt mi go nie ukradnie. Trupy nie potrafią prowadzić. Gdzie ty idziesz? Get over here. Zaraz ci pomogę. Ja się na tym znam. O! Raz, dwa i będziesz wolny. Mam ich chronić? Ja nie widzę trupów. A biegną. Siemano! Latające głowy. Wychodzisz czy nie wychodzisz? Czy udajesz? O, bliźniacy. Już? Tylko cztery trupy? Siemano. Dajcie mi coś. John, John, you're gonna be okay. Here, take what you need out of the trunk. Whatever you want. To macie. Ja zaraz się dowiem. Macie jakiś łom na poziom 10. Dobra, biorę go. Opłacało się wam pomóc. Dziękuję, dziękuję. Dobra, idę stąd. Misja poboczna zrobiona. I jedziemy dalej. O, mam apteczkę teraz. Taką, którą mogę wykorzystać. O, kamera mi się obróciła. Dobra, jedziemy, jedziemy. Jedziemy. Mamy jeszcze 400 metrów. O, piękne doświadczonko zdobywamy. O, za mocno w zakręt. Nie wiem, o co chodzi. Czekajcie, sprawdź sobie. Jest taki celownik na mapie. O co chodzi z tym celownikiem? No i mam celownik. To jest ta misja, którą teraz wykonuję. No dobra. Jedziemy dalej. O, już stacja? Już dojechaliśmy? To wygląda jak stacja. Oczywiście, już jesteśmy. Halo, halo, dzień dobry. Oj, dlaczego mam ten? Gdzie moja broń? Ej, ja nie mówcie, że ja tam zostawiłem. Gdzie mój krwawnik? Jest tutaj. Dlaczego on nie jest założony? Dlaczego mi się zdjął krwawnik? Ja ją lubię, tą broń. Patrzcie na to. Coś pięknego. Ole wielki.
O ty, chamie ty. Ale krwawnik robi krwawą rzeźnię. Dobra, idziemy po sok. Sok jabłkowy. Niby są tutaj te soki. Czekajcie, jakaś misja wskoczyła? Tam było coś, odetnij. Taniec w wodzie wskoczył. Odetnij dopływ prądu w tym obszarze. ABC. Czy my to jest jeden z tych obszarów? Wyłącznik C, wyłącznik C. Wyłącz. Wyłącz. I co? Dobra, od razu sobie to zrobimy. Czemu nie? Czemu nie? Oj, oj, oj. Pierw może wyłączę ten prąd faktycznie. Bo za ramię coś popieści. Ops, ops. Jak tam się dostać? O, przepraszam, mi skuzi. Dobra, ona nie żyje. I wchodzimy z buta. A raczej z ramienia. Dzień dobry, ale krzyczysz. Uj, i mocno bijesz. No, po raz drugi. Nowy poziom. On umarł. Czego on umarł? Patrzcie, jak fajnie stoi dłoń. No, wziął i umarł. Dobra. Już końcówka tej broni. Mnie może popieścić. Może tędy sobie przejdę. Ops. Kastet. Dobra. Ojojoj, z tobą się nie bije. Jesteś większy. Tą łomem cię uderzę. Kurde. Ciężko do niego podejść. O cholerka. Szybko, apteczka. Mam pod H. No i super. Chyba się udało. No oczywiście, że naprawię swoją broń. Gdzie ten krwawnik? Pięknie, ja go muszę naprawiać. On jest kurczaczki tak dobry, że masakra. Dobra, jednostka zasilania. Mamy wyłączoną. O, tu jeszcze coś jest. Nie, 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 jakieś radio tu jest. Nie to, radio. Dobra, jeszcze mamy tu jednostkę zasilania i tu jednostkę zasilania. No to w tym budynku.
ale krzyczą i biegną. Wow, wow, wow. Panie. Pięknie. Jak tam wejść? To było tutaj? Gdzieś tutaj powinno być. O, jest. Szybko, szybko, szybko. Dobra, druga wyłączona. A trzecia gdzie jest? Aż tutaj. No i tu powinny być gdzieś na stacji soczki z jabłuszkiem. Sok jabłkowy. Siema. A, bo ta piła powoduje jeszcze krwawienie. Dlatego tamten umarł wcześniej. Umarł, bo go wykrwawiłem. Muszę wyrzucić co nieco. Taki nóż wyrzuć. Nóż. Ten nóż był dobry, to zostawiam. Nóż wyrzuć. A, wyrzuć. Dobra, dajcie mi to, co tu leży. O, to wygląda na bardzo fajne. Dobra, tutaj nie mogę jeszcze wejść. O, nóż. Dziabnę cię, dziabnę cię, dziabnę cię, dziabnę cię. Beznadziejny. Jak tam wejść na tą stację? O, tutaj. Muszę ten prąd wyłączyć. Czyli tutaj idziemy. Trzeba wyłączyć prąd. No to już. I kopa. To ma 10 level. Miał. Dobra. Gdzie ten przycisk? Jakieś kartony? O co tu chodzi? Dobra, ułożę je. O! Padaj. O ty, nie widziałem cię, kurde. Muszę podłożyć kartony, żeby móc tam wejść. Dobra, rozumiem. Tam właś. Dobra, jestem na platformie i co? Fajne rzeczy. Oczywiście, że je wezmę. No i tutaj. Chyba ostatni wyłącznik. Dobra, muszę zejść. Zadanie ukończone. Taniec na wodzie. Dobra. To zadanie skończone. Możemy wejść w końcu do... Piroman. Uciekaj mnie stąd. Dobra. Nie ma. Idziemy na stację w końcu po ten sok jabłkowy. Już go nie ma. Prąd już tutaj nie wali? Nie wali. Gdzieś tu była drabina. Chyba tutaj. Och, się wystraszyłem, to tylko woda. W końcu wejdziemy na tą stację. O, tu jakiś... O ty, ale się wystraszyłem. Spałeś. Ale spadł. Siemano. Wow, ale padłem. No chodź.
O, mocno bije. Czekam żbówki. Nie ma rąk. Ani głowy, ani nogi. Ale go pociąłem. Tam tu. Bo okropne. O, dowód tożsamości. Znajdźka. Dobra, jak zej... O, coś tu jeszcze jest. O, są jabłka. Ale to nie jest to. Owoc. Muszę chyba tutaj zejść. Tyk. O, dużo skrzyneczek. Dobra, co tu jeszcze mamy? To nie chcę zabrać. O, jest sok. Mamy to. Jak ja mam z tym sokiem stąd wyjść? O, wyrzuciłem go. A jak ja stąd wyjdę? Hyp. On się nie łapie tak krawędzi. Dobra, wyjdę drzwiami. Lepszy pomysł. Myślę, że drzwi to jest dużo lepszy pomysł, no. Jak gdzieś wyrzuciłem ten sok, muszę go znaleźć. Tu nie widzę. Gdzie ja go rzuciłem? O, tu jest. A gdzie mój samochód? Tutaj, a jestem tutaj. Padaj ty. Chciałem go sokiem rzucić. Dobra, idziemy do samochodu i zawozimy soki. Ej, gdzie mój były dwa soki. Czekajcie, czekajcie, coś mi tu nie gra. Aha, bo drugi jest w tym aucie. Oddaj ten sok. Pomyliłem samochody? Czekaj, czekaj. Ja jestem w tym. O, w tym aucie. Pomyliłem po prostu moje bryczki. Tak samo wyglądają, mogą się pomylić. No. Oj, nie włożyłem tak jak trzeba. Dobra, skacz sobie, ale nie do mnie, ja jadę stąd. Zaznaczamy na mapie, mam już dwa soki. Bo tak, miałem zabrać dwa soki. Szukaj dwie stacje benzynowe i to zrobiłem. I przynieś dwa kartony z sokiem. Mam dwa kartony z sokiem. O, umiejętność sobie wbijemy. No to do zamków chciałem. O, kolejne otwieranie. Pyk, pyk. Mapa. Jeszcze sobie zaznaczę misję, żeby mnie tu poprowadziło. Mój GPS. I jedziemy. Opsa. Jedziemy do Simona. Dostał 3 konserwy, teraz dostanie 2 kartony z sokiem. Powinno być dobrze. Ale powiem wam, że ta broń, ten krwawnik, kurde, taką robotę robi. Myślę, że będę przez dłuższy czas ją używał, dopóki nie zrobię lepszej. Mam niby dużo tych broni, ale kurde, dużo przyjemniej się gra z taką bronią, która szybko załatwia sprawę. Ostry zakręt. Żebym wypadł i co by było. Opsa. Szybko teraz zasuwam. To sterowanie ogarnąć i... Oj! No i źle skręciłem w drogę. Cicho tam. Jak ja mam tam przejechać? Dziwnie mnie prowadzi. Siemano! O, tutaj. No i mówiłem, że fajnie prowadzę, że trzeba się przyzwyczaić i daję czadu teraz. Kurczaczki.
Dobra. Już blisko. Już znam te rejony. Znam te rozwalone bryki. Tu też robiliśmy misję. Tu wyciągaliśmy te części samochodowe. No i właśnie, jesteśmy. Cali i zdrowi. Simon będzie zadowolony. To co, one mogą sobie tu leżeć? Czy ja mam je zanieść? Tu muszę położyć. Chyba tutaj. Dawaj mi ten sok. Dobra, porozmawiaj z Simonem. Simon. Thanks, mate. I was losing hope. It's just what I was hoping for. 1800 doświadczenia. I rozdział trzeci. Stalowe koła. I 413 gotóweczki. Dobra. Dziki szał. Nowe zadanie. Porozmawiaj z Simonem. No to porozmawiamy już sobie z Simonem w nowym, następnym odcinku. Tym i tak trochę pograliśmy. Zrobiliśmy dwie misje fabularne. Tam jeszcze wpadła ta z wodą, z tym co wyłączaliśmy ten prąd. Taka poboczna. Także trochę zrobiliśmy. Ale dobra, w tym odcinku to było na tyle. Ja się będę żegnał. Trzymajcie się, siema.